Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach. Za oknem burza, a właściwie inaczej, zbliża się dopiero do mojego studia, więc zasuwam z nagraniem, żebyśmy zdążyli uniknąć wszelkiego rodzaju efektów specjalnych w postaci błysków, grzmotów, no a przede wszystkim ewentualnego upadku sieci elektrycznej czy upadku sieci internetowej. Porozmawiamy dzisiaj o temacie istotnym, bo temacie związanym z polskimi urzędnikami. Oczywiście powodem do tego, żeby ten temat akurat dzisiaj trafił u mnie na tapet, jest to, co wydarzyło się ostatnio pod Wałczem, gdzie nasi superbohaterscy, superbohaterowie z urzędu, w tym wypadku akurat z Inspekcji Handlowej, zrobili akcję pod tytułem Rzucamy się na dziewczynę, która sprzedawała wiśnie. Natomiast ten jeden przypadek, choć omówimy go szczegółowo, bo wiele informacji nie dotarło do szerszego kręgu ludzi, nie dotarło z tymi wiadomościami, które zostały rozprzestrzenione przez interię do wielu ludzi w Polsce. To samą sprawę znacie. Natomiast znowu, ten case związany z wiśniami i Wałczem będzie tylko podstawą do tego, żebyśmy trochę szerzej porozmawiali o tym, co dzieje się w głowach i co dzieje się w miejscach, w których urzędnicy powinni mieć serce, powinni mieć sumienie, powinni mieć jakiś rozsądek. Zacznijmy jednak od Wałcza. Wiśnie w tym roku obrodziły, więc rodzice dziewczyny, o której będzie mowa przez cały ten czas pierwszej fazy naszego nagrania, zaproponowali, że ponieważ zbliża się wycieczka tej młodej damy, to jeżeli ma ona czas i ochotę, jeśli zbierze wiśnie w sadzie dziadka i będzie je sprzedawała na posesji, czyli na parkingu sklepu, który prowadzi właśnie dziadek, właściciel owych wiśni, to może całą zarobioną w ten sposób kasę zachować dla siebie, całą tą zarobioną kasę przeznaczyć na to swoje, powiedzmy, kieszonkowe związane właśnie z wycieczką, która się zbliża. Dziadek też nie miał nic przeciwko, oczywiście, żeby wesprzeć swoją wnuczkę, użyczył jej miejsca na parkingu przed swoim sklepem i przede wszystkim zaproponował właśnie to miejsce, a nie żadne inne, z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby dziewczyna była bezpieczna, no bo jakieś tam pieniądze przecież będzie zarabiała, jakieś pieniądze będzie od ludzi zbierać za te sprzedane wiśnie, a dwa, właśnie dlatego przed sklepem, właśnie dlatego tak blisko jego placówki handlowej, jego własnego obiektu, że bezproblemowo dziewczyna będzie miała dostęp do toalety, będzie miała dostęp do bieżącej wody, do tego wszystkiego, co wymagane jest, żeby po prostu skorzystać z dobroci cywilizacji i tą sprzedaż owoców prowadzić w warunkach cywilizowanych, w warunkach sensownych, korzystając z możliwości cywilizowanego załatwienia się, umycia rąk, czy przygotowania choćby swoich narzędzi, czy swojego stanowiska do tego, żeby sprzedawać ludziom owoce. Dziewczyna przez dwa dni po zbiorze całych tych wiśni przygotowywała je do sprzedaży, pakowała je do czystych skrzynek. O tym mówią wprost rodzice dziewczyny. Skrzynki były czyściusieńkie, no bo dziadek robi to na swoim terenie, więc nie pozwoliłby na żadną popelinę, bo to rzutuje na standard, czy na odbiór jego sklepu wśród miejscowej ludności. Dziewczyna używała jednorazowych woreczków dla klientów, dziewczyna używała jednorazowych rękawiczek, czy takich foliowych rękawiczek do tego, aby te wiśnie pakować. Czyli robiła wszystko to, co robią wszyscy inni sprzedawcy owoców na wszelkiego rodzaju targowiskach, straganach, czy nawet w sklepach, po prostu zachowywała się normalnie, tak jak powinno się zachowywać przy standardzie transakcji, jaką jest zakup owoców zerwanych z drzewa po prostu do naszego własnego zużycia. Każdy normalny człowiek tak kupione owoce umyje, tak każdy normalny człowiek te owoce zje, a jeśli nawet zjesz je prosto z drzewa, czy zjesz je właśnie z takiego stoiska, to jesteś na tyle rozsądny, na tyle dorosły, że bierzesz odpowiedzialność za to, że może ten owoc nie być idealnie dopieszczony, dokolorowany czy dopolerowany, tak jak w wielu marketach. Dziewczyna przez dwa pierwsze dni sprzedała kilkanaście kilogramów tych owoców. Jak spojrzymy dokładniej na zdjęcia, okazuje się, że poszła z duchem czasu, miała na miejscu możliwość płacenia blikiem. No, generalnie przygotowała się dziewczyna do tematu najlepiej, jak potrafiła. Niestety dnia trzeciego zmartwychwstał. To niestety nie Jezus Chrystus ze swoim miłosierdziem, a zmartwychwstał potwór polskiej biurżuazji. Pojawiły się przy tym stoisku dwie urzędniczki z pobliskiego urzędu w towarzystwie kierowcy, który je tam przywiózł, no bo przecież trzeba być przywiezionym do swojej pracy, żeby robić to, co do nich należy, byle urzędnik nie jeździ. A zaraz później patrol policji, no bo panie urzędniczki poczuły się zagrożone, czy poczuły się pozbawione wsparcia. Stwierdziły, że ich pozycja jest zbyt słaba, więc muszą w tym momencie zaprosić do współpracy również policję. Jak powiedzieli w wywiadzie dla Gazety Wałeckiej rodzice dziewczyny, urzędniczki ewidentnie były bardzo staranne, bardzo sumienne, nawet bardziej niż sumienne, bo jak powiedziała matka dziewczyny, urzędniczkom tak bardzo zależało na tym, żeby ukarać ich dziecko,
że kontrola trwała ponad 2 godziny. Panie urzędniczki dzwoniły w wiele miejsc, konsultowały się z kolegami chyba bardziej doświadczonymi w temacie łupienia małej przedsiębiorczości, czy tak jak w tym wypadku okazjonalnej sprzedaży warzyw, okazjonalnej sprzedaży owoców, bo dzwoniły po ludziach, dzwoniły po różnego rodzaju innych urzędnikach właśnie z tym większym doświadczeniem, aby znaleźć jakiś powód. Po prostu szukały powodu, szukały podstawy prawnej, szukały tego czegoś, co sprawi, że daną kontrolę można zakończyć tak zwanym sukcesem, czyli ukaraniem obywatela. Oczywiście powody znalazły, przywaliły ojcu dziewczyny, który jako osoba reprezentująca osobę niepełnoletnią wziął na siebie całą kwestię związaną właśnie z odpowiedzialnością za ów proceder. Natomiast ojciec był na tyle rozsądny, że stwierdził, dziękuję bardzo, mandatu nie przyjmuję. W związku z tym panie nie dały się, oczywiście prosił o to, żeby przełożyć to wszystko na pouczenie, no bo dziewczyna jest młoda, robi to na własny koszt, to nie jest działalność gospodarcza, to nic dużego, więc jakby z taką prośbą do nich wystąpił. Niestety urzędniczki były niewzruszone i z poziomu swoich marsowych czuł i kamiennych serc przywaliły chłopu wezwanie do sądu i sprawa miała się toczyć przed sądem. Co jest ważne, rodzice dziewczyny złożyli natychmiast odwołanie, ponieważ w tym wyroku wyferowanym przez urzędniczki na miejscu kontroli ojciec dziewczyny został oskarżony o to, że prowadząc działalność zatrudnił sprzedawcę, który nie tylko nie miał badań lekarskich, które uprawniają do sprzedaży warzyw i owoców, ale również nie wdrożył w swoim zakładzie, w swojej firmie procedur związanych z tak zwanym HACCP, czyli HACCP, to są przepisy określające ogólne unijne warunki, które są wymagane, aby sprzedawać żywność do zwykłych obywateli. No i to oczywiście zarzut był kompletnie z czapy, ponieważ to była okazjonalna sprzedaż owoców zerwanych we własnym sadzie przez członka rodziny, której celem nie było prowadzenie działalności gospodarczej, otwieranie wielkiego biznesu. To nie był kawałek sklepu dziadka, to była inicjatywa dziewczyny 16-letniej, która chciała po prostu dorobić sobie do wycieczki. Ojciec oczywiście napisał odwołanie do powiatowego inspektora sanitarnego i w tym odwołaniu dał jasną informację, że to nie było prowadzenie firmy, to nie było zatrudnienie, to po prostu jego córka w ramach możliwości, które miała w rodzinie, zachowała się w taki, a nie inny sposób. Dostał oczywiście do tego odwołania, dołączył zgodę swoją własną na to, żeby córka nieletnia prowadziła taki typ sprzedaży okazjonalnej, a dziadek no, ze swojej strony potwierdził, że wydał swojej wnuczce zgodę na dysponowanie jego majątkiem, czyli na użytkowanie kawałka parkingu oraz wiśni zebranych w jego własnym sadzie. Oczywiście powiatowy inspektor sanitarny w Wałczu to odwołanie odrzucił i sprawę skierował do sądu. I tak naprawdę tu powinniśmy zakończyć tą sytuację, bo w świetle prawa to jest moment, w którym wszystko na linii dziewczyna, jej ojciec, który reprezentując osobę niepełnoletnią, de facto jest tutaj człowiekiem oskarżanym przez urzędników o złamanie przepisów i urząd po drugiej stronie, czyli ojciec i urząd po dwóch stronach konfliktu powinni zostać postawieni przed sądem i ten sąd powinien zdecydować w świetle obowiązujących przepisów, w świetle obowiązującego prawa, jaka faktycznie powinna być kara albo czy tej kary nie powinno w ogóle być, bo na przykład są okoliczności takie jak okazjonalność tego działania, jak to, że było to robione no, w sposób taki zupełnie cywilizowany właśnie z możliwością wykorzystania toalety bieżącej wody w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i klientów, bo przecież parking, a nie pobocze drogi, i samej sprzedającej, i wpływu sprzedającej, jej czystych rąk na sprzedaż tych wszystkich wiśni czy innych rzeczy, to wszystko powinno być rozpatrzone przez sąd. Natomiast Polska jest krajem z tak dziadowskiej tektury zmontowanej, że nawet to się nie wydarzyło. Temat na szczęście podchwyciła Gazeta Wałęcka. Nie znam autora tego oryginalnego artykułu, który w Gazecie Wałęckiej się pojawił. Link do tego artykułu szczegółowo opisującego całą sprawę wrzucę wam do opisu tego filmu. Natomiast autor ten podpisuje się z literami ZBK. Wielki szacun panie albo pani ZBK za to, co zostało zrobione w tym materiale. Na szczęście ten artykuł Gazety Wałęckiej podchwyciły tak zwane duże media. Największy pewnie tutaj zasięg dała Interia, ale też niemały Łukasz Warzecha, facet, którego ja wyjątkowo szanuję, jeśli chodzi o polską tak zwaną scenę dziennikarską. Ja też zresztą sam te materiały publikowałem, przekazywałem dalej. I to samo zrobili inni. Pomyślmy,
jak dużo potrafimy pomóc w takiej sytuacji, w takiej parszywej sytuacji, w której mały człowieczek stoi naprzeciwko potwora urzędniczego, jeżeli nawet moje posty na dopiero świeżo odbudowującym się koncie twitterowym, w którym też bardzo dziękuję za to, pomagają mi ludzie odbudować moje zasięgi, odbudować to, co straciłem, tracąc konto twitterowe. Nawet jeżeli taki mały człowiek jak ja z maleńkim kontem twitterowym, który w tej chwili ma około tam 2000 followersów, nawet moje wiadomości na Twitterze miały 10 tysięcy przy pierwszej informacji, 13 tysięcy przy drugiej, którą puściłem. Zobaczmy, jaką mamy siłę, ale o tym pogadamy za chwilę. Oczywiście zrobił się na ten temat też porządny szum w społecznościówkach i to jest ta największa siła, którą mamy. To, że mówiły o tym zarówno te wielkie media, jak i ci mali ludzie między sobą właśnie w sieciach społecznościowych, sprawia, że zareagowały władze centralne. Nie główne powiatowy inspektor sanitarny w Wałczu, on zrobił swoje, wystawił wniosek do sądu, zamknął temat, zareagował główny inspektor sanitarny, zaangażowała się i zareagowała Warszawka. Główny inspektor sanitarny z samego szczytu z Warszawki nacisnął na powiatowego inspektora z Wałcza, a ten stwierdził, że zawnioskuje o pouczenie, czyli zamianę kary finansowej, kary grzywny na pouczenie, ale co jest bardzo ważne, zawnioskuje już na poziomie rozprawy sądowej, ponieważ w tej sprawie już raz uruchomionej musi odbyć się postępowanie sądowe, musi odbyć się cała procedura przewidziana dla właśnie tak zwanych poważnych wykroczeń. To wszystko trafi do sądu. No i tu oczywiście pojawiają się podstawowe pytania na temat tego, po pierwsze, ile to kosztuje. Nie mówię tutaj o stronie wizerunkowej, o tym, że my jako obywatele znowu mamy powód, tak jak mieliśmy względem policji, względem straży miejskiej w COVID-zie i w wielu innych sytuacjach, znowu mamy powód do tego, żeby nie lubić naszego państwa, żeby nie lubić naszych urzędników, żeby traktować ich jako agresorów, jako opresorów, jako ludzi, którzy zachowują się tak, jakbyśmy byli ich wrogami, jakby po prostu z ich działań, z ich słów, z ich wszelkiego rodzaju czynności wynika to, że są nad nami siłą, która nie służy budowaniu, służy temu, aby egzekwować twarde, zimne, nieludzkie przepisy prawa. Jeżeli popatrzymy sobie na koszty takiej jednej, jedynej sprawy, tylko jednej dziewczyny, która handlowała wiśniami gdzieś pod Wałczem, musimy zadać sobie pytania, ile kosztowała dniówka dwóch pań inspektorek. Bo chwilę to trwało, jeżeli 2 godziny, z tego co mówi matka dziewczynki, szukały pomysłu, szukały haka na to, żeby dziewczynie przywalić. I ich wizyta w tym podwałeckim sklepie, czy na parkingu tego podwałeckiego sklepu na pewno trwała dużo, dużo dłużej. Ile kosztuje nas dniówka kierowcy i samochód, którym przywiózł te dwie urzędniczki na miejsce całej akcji. Cała ta wycieczka z kosztami paliwa, zużycia samochodu i tak dalej, i tak dalej. Ile kosztuje patrol policji wezwany do tej sprawy, ściągnięty, no bo przecież urzędniczki muszą mieć za sobą silne, zbrojne ramię państwa, żeby przywalić jakieś gówniarze, która sobie wymyśliła, że będzie zarabiała pieniądze, nie ulegając przepisom i tak dalej. Ile wreszcie będzie kosztowała sprawa sądowa, nie tylko po stronie powiatowego inspektoratu jakby sanitarnego z Wałcza, ale również po stronie ojca, no bo ojciec dziewczyny będący w tym wypadku oskarżonym będzie musiał powołać jakiegoś prawnika, a jeżeli tą sprawę wygra, no bo tak się to powinno zakończyć, to tak naprawdę państwo powinno dokonać zwrotu pieniędzy poświęconych przez tego faceta na to, żeby być tam sam, żeby być tam w towarzystwie prawnika, na to, żeby ktoś przygotował mu dokumenty i tak dalej, i tak dalej. No bo przecież w tym chorym kraju nikt normalny nie idzie do sądu samodzielnie, mając tylko pod ręką czy pod pachą kodeks postępowania, w tym wypadku kodeks wykroczeń czy cokolwiek innego, no bo to pewnie będzie wykroczenie. Tylko bierze się za sobą prawnika, bo naprawdę decyzje kasty sądowej w tym kraju są co najmniej dziwne i można się grubo, grubo przejechać. Jako bywalec spraw sądowych w kwestiach gospodarczych, w sprawach gospodarczych, uwierzcie mi, naprawdę warto mieć ze sobą prawnika i to nie takiego całkowicie lewego i całkowicie głupiego. Jakie będą koszty całościowe, tego nie wiem. Wiem natomiast jedno, wiem na pewno, kto za to zapłaci. Pan z tyłu też. Ja i pewnie moje dzieci, bo wszystko to wpada do długu, który na konto Polski jest stworzony. I moglibyśmy stwierdzić, że ta sprawa została załatwiona, ale takich spraw są setki. W tym samym dokładnie czasie, bo dzień później, 8 września, wypłynęła przy pomocy jakiegoś tam programu Interwencja w Polsacie sprawa dziewczyny, która w jakiejś tam sieciowej budce z lodami, sprzedając komuś 2 gałki lodów, pewnie, nie wiem, za 10 albo 12 zł, albo diabli wiedzą, ile te lody kosztowały, wydrukowała paragon i mając przed sobą kolejkę ludzi, którzy w upale chcą te lody jak najszybciej kupić, ten paragon po prostu odłożyła na ladzie, tak żeby klient sam sobie ten paragon zabrał i zajęła się następnym klientem, zajęła się obsługą następnej osoby, co w upalny dzień w jakimś miejscu pełnym ludzi nie jest niczym dziwnym. Każdemu zależy na tym, żeby pod tym sklepem jak najmniej czasu spędzić, żeby jak najszybciej te ochładzające lody dostać do swojej łapy. Dziewczyna więc zrobiła to, co było w interesie jej firmy i oczywiście klientów. Co się okazało? Osobą, która kupiła te 2 gałki lodów, był urzędnik akurat
akurat lokalnego urzędu skarbowego, który po kilku minutach wrócił do panienki z informacją, że właśnie nakłada na firmę i na nią 3000 zł mandatu, bo nie dostał paragonu od transakcji. Mimo tego, że paragon został wystawiony, że paragon na kamerach wideo, na kamerach monitoringu widać, że paragon został wystawiony, paragon został wydrukowany i postawiony, czy położony właściwie na ladzie obok tej osoby, która owe lody kupiła, to urzędnik stwierdził, że skoro nie dostał od dziewczyny tego paragonu prosto do łapy, a może nie wiem, jeszcze w złotej kopercie z frędzelkami i z lakową pieczęcią na szczycie, on uznał w swojej niezawisłości, że tego paragonu nie otrzymał, w związku z tym mamy możliwość znowu przywalenia polskiemu małemu przedsiębiorcy, czy osobie u niego pracującej 3000 zł mandatu, bo tak, because fuck you. I tu mamy do czynienia znowu z parą urzędników, tym razem ze skarbówki, ludzi, którzy idą w miasto po to, żeby szukać okazji, po to, żeby dokonywać prowokacji. Jak sięgniecie sobie głębiej w pamięć, przypomnijcie sobie sytuację z warsztatem samochodowym, który wymienił komuś tam żarówkę za dychę po godzinach, no bo już kasa zamknięta, bo już drzwi zamknięte, panie pomóż, bo nam się spaliła żarówka. No czy okazało się, że to była prowokacja znowu urzędników z Urzędu Skarbowego, zrobiła się z tego grubsza sprawa, w której musiały pomóc media i tak dalej, i tak dalej. W sprawie z tymi w tej budce z lodami, z tym paragonem, którego nie zabrał sobie pan urzędnik, też pomogły media, w tym wypadku Polsat, i też po interwencji mediów okazało się, że nie ten Urząd Skarbowy, którego reprezentantami, którego pracownikami byli ludzie prowadzący prowokacje, ale szef Krajowej Administracji Skarbowej, tego znowu najwyższego warszawskiego poziomu, musiał zareagować, musiał przygotować informację, żeby może jednak uchylić ten mandat, ale znowu ta decyzja Krajowej Administracji Skarbowej trafiła do sądu, bo to w sądzie sprawa będzie załatwiana. Oczywiście, jeśli byśmy popatrzyli sobie na tą część stricte prawną, to można powiedzieć, że urzędniczki miały rację. Niestety, żyjemy w Polsce, kraju, który sam z siebie jest zbiurokratyzowany na wylot, a dodatkowo jest jeszcze częścią Unii Europejskiej, a całym sensem funkcjonowania Europejskiej Unii, czy Komisji Europejskiej, czy tych wszystkich struktur, które za pieniądze lobbystów są bardzo mocno pompowane i zajmują się coraz bardziej agresywnie każdym aspektem naszego życia, z krzywizną banana włącznie, żyjemy w sytuacji, w której faktycznie przy sprzedaży produktów z własnego ogródka, owoców czy warzyw, obowiązują nas specyficzne przedmioty. Wybaczcie, muszę zamknąć okno, bo burza już przyszła, więc za chwilę będzie pewnie ciekawie. Ale co jest ważne, te przepisy, specyficzne przepisy związane właśnie ze sprzedażą warzyw czy owoców z własnego ogródka, z własnego sadu, czy gdzieś tam we własnym zakresie wyprodukowanych, wyhodowanych, podpadają w Polsce pod dwa zestawy przepisów. Po pierwsze, żeby taką sprzedaż prowadzić, nawet sprzedaż okazjonalną, tak jak w tym wypadku ta dziewczyna spod Wałcza, musimy spełniać wymogi tak zwanego prawa żywnościowego. To jest oczywiście jakiś tam zbiór przepisów, które nie chcę marnować waszego czasu, bo i tak długi będzie ten odcinek. Natomiast te wymogi prawa żywnościowego sprawiają, że osobę, która właśnie w taki sposób sprzedaje coś, co wyrosło w jej ogródku, co wyrosło w jej sadzie, robi to raz w roku, robi to okazjonalnie, obowiązują dokładnie te same przepisy i regulacje, które obowiązują wielkie markety, hurtownie czy ludzi, którzy tylko z tego żyją, dla których to jest główny biznes, którzy na swoich usługach mają tłum specjalistów, doradców, prawników, księgowych, kadrowych, inspektorów i całą resztę. Te same przepisy dotyczą kogoś, kto jest malutki i robi to przy okazji, i kogoś, dla kogo to jest cały biznes. To samo dotyczy maleńkiej dziewczyny, która sprzedaje wiśnie pod Wiałczem, i wielkiego Lidla, wielkiej Biedronki, wielkiego Kauflandu, Auchan czy innych takich. No różnica jest tylko taka, że ci duzi nie płacą od tego podatku, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę i nie na dzisiaj. Co jest szaleństwem? Inspektor powiatowy z tego Wałcza nieszczęsnego, odpisując na pytania dziennikarzy, powiedział, że jego urzędniczki i tak wykazały się wyjątkowo elastycznym podejściem do tej jednej sprawy, bo tak naprawdę to, że ów sprzedawca w owej firmie, która sprzedawała te nieszczęsne wiśnie na parkingu dziadka, nie, jakby ta firma nie zadbała o to, aby pracownik nie był zagrożeniem dla kupujących, tak? Nie, jakby to są rzeczy, od których pisze tutaj inspektor sanitarny, są kompletnym szaleństwem, bo stawiany jest znak równości właśnie między osobą, która prowadzi okazjonalną sprzedaż, i my jako kupujący, jako ludzie rozsądni, dorośli, wiemy, że jak kupujemy od kogoś owoce przy drodze czy gdzieś tam na parkingu, to normalnym jest, że jak przyniesiemy je do domu, to trzeba je umyć, a jeśli jesteśmy wystarczająco odważni, żeby taką wiśnię traktować tak samo jak tą, którą zrywamy z drzewa, po prostu idąc przez sad naszego dziadka, no to mamy świadomość, że może się to skończyć nie tylko rozwolnieniem, ale ewentualnie poważniejszymi problemami żołądkowymi. Ludzie dorośli podejmują decyzje w
własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt zdrowotny czy jakikolwiek inny. Tutaj inspektor wchodzi między nas i takiego sprzedawcę. Co jest bardzo interesujące, te wszystkie przepisy związane z prawem żywnościowym skonstruowane są w taki sposób, że o ile faktycznie przeszkadza bardzo mocno to, że dziewczyna handluje wiśniami, no to już to, że owoce z Biedronki, Lidla, Kauflandu czy Leroy, Auchan, wstawcie tu dowolną nazwę firmy, to, że one są pryskane środkami tak agresywnymi, środkami, które sprawiają, że one dojrzewają w transporcie, albo środkami, które poprawiają kolor, wygląd, które zachowują w nich wodę i tak dalej. Środki są tak agresywne, że jeśli jecie taki owoc nieumyty albo umyty niedokładnie, na przykład umyty w zimnej, a nie gorącej wodzie, to wasze usta są całe spierzchnięte, to macie wysypki, to macie różnego rodzaju problemy żołądkowe. Nikt nie mówi o tym, że jabłka masowo są pokrywane warstewką wosku, żeby po prostu dłużej się przechowywały. Jeśli ktoś chce zjeść jabłko w sposób możliwie nieszkodliwy dla swojego zdrowia, no to ma wyjścia dwa, albo pójdzie do sadu, zerwie je po prostu, wytrze o koszulę i wtedy wszystko jest okej. A wszystkie te, które są kupowane w marketach, wszystkie te, które kupowane są w profesjonalnym handlu, tym, który jest zgodny z przepisami prawa żywnościowego, wszystkie te jabłka należy w gorącej wodzie po prostu umyć dokładnie z wosku, który je pokrywa, z chemii, która sprawia, że na powierzchni tych owoców no, nie zachodzą naturalne procesy starzenia, nie nachodzą naturalne procesy gnicia, że taki owoc może po prostu dużo dłużej być w sprzedaży. Tak naprawdę, żebyśmy sprzedawali właśnie wiśnie z sadu naszego dziadka, powinniśmy spełniać te wymogi prawa żywnościowego, a oprócz tego złożyć również wniosek i poczekać na zatwierdzenie zakładu z założenia firmy, która zajmuje się zawodowo sprzedażą żywności, za ten wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestrów zakładów podlegających urzędowi, kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To są wymogi, żebyśmy mogli sprzedawać cokolwiek, co ludzie wsadzą sobie do gęby, cokolwiek, co jest żywnością, cokolwiek, co ma kontakt z ludzkim organizmem. A jeśli, biorąc pod uwagę, że właśnie pada i jest za moment jesień i w tej chwili już w lasach są grzyby, jagody i wszystko to piękne, co natura nam daje. Jeżeli byście chcieli sprzedawać grzyby albo jagody, które zbierzecie sobie w weekend, czy po pracy, czy przed pracą, gdzieś tam w lesie niedaleko was, korzystając z tych praw, z możliwości, które macie jako obywatel tego kraju, który na utrzymanie tych cholernych lasów płaci ze swoich podatków niemało pieniędzy, to pamiętajcie, że obowiązują was przepisy jeszcze grubsze niż w przypadku normalnych przepisów dotyczących wisienek i wszystkiego innego, co rośnie w waszym ogródku, bo oprócz tego jakby jest ten taki zapis fajny w przepisach, że przy sprzedaży grzybów na przykład obowiązują was jeszcze dwa przepisy. Po pierwsze, nie wolno wam tego robić w tak zwanym przygodnym miejscu, bo grzyby wolno sprzedawać tylko w sklepach, czyli w jednostkach handlu lub na targowiskach. Nie wolno ich sprzedawać gdziekolwiek. Nie możecie ich sprzedać sąsiadce po prostu po przyjechaniu z lasu. Popełniacie w tym momencie wykroczenie i macie grubo przekichane. Co więcej, jeśli sprzedajecie takie grzyby, to poza tym, że musicie sprzedawać w sklepie lub na targowisku, nigdzie indziej, to jeszcze macie warunkiem tej sprzedaży jest to, że uzyskacie atest. Wyobraźcie sobie, a atest można uzyskać od grzyboznawcy albo od klasyfikatora. Widzimy więc, że nie tylko przepisy, które obowiązują zwykłych obywateli, są kompletnie idiotyczne i są wprowadzane w sposób, który zdecydowanie preferuje wielki biznes, który tylko z tego żyje, który stać na to, żeby spełniać te wszystkie wymogi, żeby spełniać te wszystkie przepisy, te wszystkie zapisy, a nas, małych, maluczkich, czy małych rolników, małych sadowników, kopie w tyłek po prostu z półobrotu i jest wajchą do tego, żeby taki właśnie mały, średni biznes niszczyć w zarodku i nie pozwolić, żeby się rozwijał. Ale co więcej, widzimy tutaj jeszcze jedną rzecz, że państwo, które ma tak doskonałe przepisy, tak cudownie broniące tego, co jest dobre dla konsumenta, co jest dobre dla klientów takich nieprofesjonalnych, niebezpiecznych sprzedawców, ma nóżki z waty, bo wystarczy, że pochyli się nad tematem paru dziennikarzy, że pochyli się nad tematem kilkaset tysięcy ludzi w internecie i zacznie na ten temat robić tak zwaną haję, czyli po prostu komentować głośno, jak idiotyczna i skrajnie niekorzystna dla obywatela była decyzja urzędniczek od wiśni, czy urzędników od paragonu przy lodach, czy urzędników, którzy przeprowadzili prowokacje na wymianę żarówki. Jeśli się okazuje, że te przepisy są tak dobre i są tak ważne dla naszego życia, że stanowią podstawę do tego, żeby kogoś ciągać po sądach, to dlaczego do jasnej cholery, szanowne jednostki kontrolne, uginacie się pod naciskiem dziennikarzy i odpuszczacie to, co pierwotnie było waszym zdaniem dobrze wydaną decyzją? Powinniście iść do sądu, powinniście iść za ciosem i w tym sądzie bronić swoich racji i w tym sądzie ponosić konsekwencje tego, jak wyglądają wasze decyzje na co dzień. Bo takich spraw, które uda się wyciągnąć przez dziennikarzy na powierzchnię większego, nazwijmy to, zainteresowania opinii publicznej, takich spraw są tysiące, a tylko niektóre z nich, tak jak te trzy, o których mówiliśmy, trafiają do szerokiej publiczności, do tego, żeby widziało ją więcej osób. Obawiam się, że to nie jest problem tylko Wałcza,
To nie jest problem tylko tego pojedynczego nadgorliwca w Urzędzie Skarbowym, który nie zabrał paragonu z lady, że to nie jest tylko problem ludzi, którzy robią nagonkę, czy którzy robią prowokacje w warsztacie samochodowym. To jest problem, który dotyczy w ogóle urzędników w Polsce. To są ludzie, którzy są przekonani o własnej nieomylności, o własnej niezatapialności, o tym, że ich pozycja w relacji do osoby, którą kontrolują, którą mają wedle prawa nadzorować, ta relacja jest zaburzona, że to oni są tutaj najważniejsi i najwięksi i tylko oni mają rację, a my jesteśmy tym pyłem u ich stóp. To nie jest problem pojedynczych ludzi, to nie jest problem pojedynczych zwyrodnialców, szaleńców, psychopatów czy socjopatów. To jest problem całej kultury czy całej subkultury urzędniczej, którą ja nieelegancko nazywam biurżuazją. Słowo autorskie, ale zapraszam wszystkich autorów i wszystkich komentatorów do tego, aby go spokojnie używali, bo wydaje mi się, że to słowo wyjątkowo dobrze opisuje rys mentalny, rys psychiczny, rys zachowania tego, do czego zdolny jest polski urzędnik. Ale prawda jest taka, że trudno się tym wszystkim ludziom dziwić, bo oni przez ostatnie dziesiątki lat zostali nauczeni właśnie tego, że są bezkarni, że żadna ich decyzja właściwa, ale nieludzka lub błędna, lub wprost decyzja, która szkodzi państwu, podatnikowi, decyzja, która jest poparta łapówką, przyjęciem jakiejś korzyści, załatwieniem czegoś na boku i tak dalej, oni są w pełni gotowi uwierzyć, no bo przecież to pokazują fakty, że zawsze są bezkarni. Że tych ludzi z kasty urzędniczej, z tej cholernej biurżuazji nie rusza się. Natomiast co jest ważne, nie chcę przeciągać, bo i tak już gadamy prawie pół godziny, ale zrobimy drugi odcinek tego materiału, który pewnie poleci jutro, w którym spojrzymy sobie na to, jak ta biurżuazja się kształtowała. Bo bardzo często rzucamy hasła, że przed wojną to było lepiej, że przed wojną to urzędnik odpowiadał za swoje czyny, łącznie z tym, że groziła mu kara śmierci. Spojrzymy na to i na ten drugi odcinek biurżuazji zapraszam wam już w tej chwili, a bardzo dziękuję za ten czas, który mi poświęciliście. Jeśli macie chwilę, dajcie lajka, wpiszcie komentarz, nawet jakiś prosty emotikon czy cokolwiek prostego. Polecajcie mój kanał swoim znajomym, szczególnie z takimi materiałami, które nie są polityczne, nie są nic czym wokół czego można się kłócić, a po prostu pokazują ludziom, co można zrobić. W części drugiej porozmawiamy nie tylko o historii tej biurżuazyjnej z konstrukcji mentalnej, ale poruszymy też kilka tematów, które są bieżące i które dotyczą nas wszystkich i możemy za chwilę być wszyscy praktycznie, szczególnie kierowcy, ofiarami takiego podejścia, a także porozmawiamy o tym, w jaki sposób można się bronić, bo przed nimi, przed tą cholerną polską biurżuazją możemy bronić się jako zwykli obywatele. Zapraszam was na drugi odcinek Biurżuazji. Radek Pogoda, cześć.